wędrówka. Willa jest już opuszczona od bardzo dawna. Sufit zaczął przeciekać. Za jakiś czas będzie to już ruina, niestety. A bardzo szkoda, bo naprawdę z zewnątrz, jak i w środku, wygląda świetnie. Zresztą zobaczcie sami. Kanapa wbudowana w szafkę. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Kominek. Bardzo stary telewizor. Górec. Kolor, w kolorze już. Idziemy do kuchni. Co tu było? Taki przedpokój, coś w tym stylu. Znajdujemy się przy bardzo ruchliwej ulicy. Idziemy zobaczyć na górę. Muszę bardziej uważać. Z dołu widzieliśmy właśnie tą dziurę, która już przegniła. Belki przegniły i zerwało się. Ale tutaj widzę taką dość ciekawą sypialnię. Malutka, bo malutka. Zobaczcie szafeczkę. I drugi. To chyba sypialnia jest. Tu musimy uważać, bo możemy wylądować właśnie tam. Co to za przedmiot? Nie wiem. Zobaczcie, jaka stara tapeta. Tutaj również tapeta odchodzi od ściany. Przestało się między nimi kleić. Krzyżyk. I szafka, styl szafa. Puste wszystko już. Ciekawe jak szafa. Ubrań już nie ma niestety. Wyprowadzając się, były właściciel zabrał już wszelkie przedmioty. Dlatego wiele wyposażenia niestety już nie ma. Tu kolejny pokój. Zastanawia mnie tylko, w którym roku została opuszczona ta willa. Spróbuję znaleźć gdzieś kalendarz. Choć to jest wątpliwe, że gdzieś tu będzie jeszcze. Muszę uważać na podłogę.
sypialnia. Bardzo dużo sypialni tutaj jest. Wow, ta wygląda świetnie. Stara narzuta na łóżko. Powiem wam, że również ma swój urok. Tak się zapalało światło. Ciągnąc właśnie ten sznurek. Jeszcze to stosują gdzieniegdzie. Szafki też pewnie puste. Wszystko zostało zabrane. Zobaczcie, że w każdej sypialni jest zlewozmywak. Puste, wszystko puste. Siemaneczko. Lecimy dalej. Ale łazienka. Zobaczcie, już tak dawno temu były bidety. Kaloryferek pięciożebrowy. Kabina prysznicowa. No i Junkers. Ciekawe, czy nadal jest gaz. Z góry to by było chyba tyle. Będziemy schodzić teraz na dół. Willa jest naprawdę niesamowita. Nie zostało wiele wyposażenia, ale jednak ma swój urok. Tak jak obiecałem, sprawdzimy jeszcze piwnicę. Być może będzie dostępna. Aha, chyba mamy problem. Piwnica jest zalana. O kurde, szkoda. Ale zaraz coś wymyślimy. Centymetrów wody jest tutaj, także na pewno nie zejdę na sam dół, ale sprawdzę, co tam dalej jest przynajmniej. Przydałoby mi się coś jeszcze i podłożyć tutaj. Nie, muszę was tutaj zabrać, o ile przejdę to jeszcze raz. Najbardziej ruchomy jest ten stolik, boję się, że nie wytrzyma pod moim ciężarem i będę pływał. Zresztą nie pierwszy raz. Chodźcie, idziemy tam. Czyli tak, powtórka. Pozostały jakieś kuchenne przedmioty.
alkohol albo oliwa. Nie wiem. Stoimy, dobra. Próbujemy dalej. Jakieś obrazki. Patelenka. I pełno, pełno pajęczyn. Zobaczcie. Ile tu jest wody. Za jakiś czas będą tu już pływały rybki. O, stary sprzęt do robienia goflów. Teraz będzie najtrudniej. Mamy to. Zobaczcie tą suknię. Dalsza część piwnicy, tylko nie mam już na co położyć stopy. Zaraz coś wybudujemy. Przejdzie. Tam jest jeszcze jedno łóżko. Wow. Można tu nastąpić, ale woda mi się nalewa. Wow. Ale świetny widok. Kurde, chciałbym tam dojść do końca. Jednak nie dam rady chyba. Musicie mi wybaczyć. Nie, nie dam rady. Tonę. Topię się. Kurde. Szkoda, bardzo bym tam chciał dojść. Tu jest drugie wyjście. Dobra, wracamy. Nie będę tam szedł, bo będę pływał. I tak już mam stopy mokre. A przede mną jeszcze kawał drogi. Udało się. Najgorsze pokonane. Dobra, teraz ten stolik. Niepewny. Patrzcie, jak się rusza. Co tu mamy? Klameczki. No, w zasadzie nic ciekawego. Spadamy stąd. Dobra, udało się. Jakimś cudem nie wpadłem tam. I mogę kontynuować eksplorację. Jednak tu już wszędzie chyba byłem. Więc na tym zakończymy. O, tu mamy klucze jeszcze jakieś. Na tym zakończymy eksplorację i oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę, udostępnić moje filmy i oczywiście zapraszam za tydzień. Na razie.